Siada do cholery. Elegancko. Będziemy ładować zaraz. Co? No zaraz będziemy ładować. To pokażę mu, gdzie tam sąsiadowi. Panie Kazimierzu, mamy całą furę. No całą furę, nieduża jest, bo i tak nie zabiorę, ale po co mam tyle ładować? Zawiozę, postawię, wezmę drugą i doładuję i koniec, a jutro się zwali. Nie, bo te siano to jest takie, tak, ono śliskie jest, nie jest to takie, nie za słoma. To jest, nie jest młode siano, nie? Ale no, jak jest, tak jest, ale one, widzisz. Snopki są malutkie, one ciężko je poukładać. Oczywiście, tak jest. A drugą zaraz bajaderę przywiozę i naładuję i będzie koniec. No bo tu zostało co to? Luzem tam się. Zostało tam oj, trochę to. To luzem się rzuci. Tak jest. Jedziemy. Ja na furze jadę. No jedź! Nie. Jakbyś wkładał, panie Wacławie, jakbyś wkładał, nie tylko, że okolona jest, łysa. Kurwa.
Jedziemy, panie Kazimierzu, druga fura. Nie zwalajcie tak sznurka, kurde, to nie mogłeś podać. Panie Kazimierzu, szybka akcja, mamy rozładowane. No, dzięki dobrym ludziom, którzy chcą pomóc, nie? Zawsze co troje, tak. To nie jeden, tak? Zobaczy pan, jeszcze słońce nie zaszło, a my już mamy po robocie. No, a my już mamy po robocie, no właśnie. A ja samemu to bym dzisiaj bym nie zwiózł. Tam, nie. No, przywiózłbym tam może trochę burty, tam ile bym mógł ułożyć, to ułożyć. Jutro cały dzień. Jutro dla mnie samego to jutro cały dzień, nie? Tak. Żeby zwalić, tam rzucić. Wow. Jeden rzut, drugi rzut. Ile skakania, przyczepy na dół, tak, do góry. Tak, tam, tak, tak. Tam. Wiesz, ja ci powiem, że to co rąk 6, to nie 2. No tak. No, troje ludzi to idzie szybko, bo jeden drugiemu poda pach, pach i się zrobiono. Odłączyć to tak. Pukie, ty.